Dobry wieczór, Monika Wróbel-Wnuk. Zapraszam na premierowy serwis informacyjny Flash Radomsko24.pl. W każdy piątek o godzinie 20, zaraz po programie Staszczyk Niezależnie, będziemy Państwu przybliżać informacje z minionego tygodnia. W dzisiejszym serwisie między innymi jak wyglądają prace przy budowie nowego basenu, jak wygląda wypłata świadczenia 300+ w Radomsku, co przygotował Miejski Dom Kultury na jesień dla radomszczan. Zapraszam do oglądania. Równa nawierzchnia i wygodne chodniki na ulicy Kościowa w Radomsku to marzenie wielu mieszkańców powiatu radomszczańskiego. Urzędnicy starają się je spełnić. Modernizacja tej ulicy wyceniana na ponad 4 miliony złotych. Zarząd powiatu radomszczańskiego posiada już kompletną dokumentację techniczną projektu przebudowy ulicy. W ostatnim czasie wniosek o dofinansowanie tej inwestycji został skierowany do wojewody łódzkiego. Jeżeli samorząd powiatowy uzyska wsparcie finansowe z budżetu centralnego, przebudowa ulicy Kościowa mogłaby zostać przeprowadzona w miesiącach letnich 2021 roku. Chcemy przebudować ją kompleksowo, czyli nowa konstrukcja jezdni, nowe krawężniki, remont starej nawierzchni chodnika po stronie zachodniej, wybudowanie nowego chodnika po stronie wschodniej oraz ścieżki rowerowej, która będzie biegła wzdłuż całej długości ulicy, przebudowa istniejących zatek autobusowych, a także nowinka techniczna w Radomsku, czyli wyniesienie skrzyżowania z ulicą 11 listopada, czyli koło szkoły nr 7. To skrzyżowanie zostanie wyniesione do powierzchni, do niwelety chodnika. Powiat radomszczański stara się także o dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 3915E w miejscowości Pytowice. Koszt prac oszacowano na 786 tysięcy złotych. Stan techniczny drogi jest bardzo zły, brakuje utwardzonych poboczy i oznakowania poziomego. Koronawirus dotarł także do sportu. Klub Strzelecki Dziesiątka z Radomska z powodu obostrzeń sanitarnych nie ma możliwości trenowania z młodzieżą we wcześniej użytkowanym miejscu. Do tej pory zajęcia odbywały się w Szkole Podstawowej nr 1 w Radomsku. Teraz klub szuka lokalu zastępczego. Obiekt oczywiście kryty, długości około 12-13 metrów, szerokości 6-7 metrów najlepiej. I to nam wystarczy. Oczywiście musi być dojście do sanitariatu, no i dojście, udostępnienie energii elektrycznej oczywiście. W szkole członkowie dziesiątki trenowali dwa razy w tygodniu, po południu od godziny 17 do 18.30 we wtorki i czwartki. Klub ze względu na swoją działalność obiekt chciałby użyczyć za przysłowiową złotówkę. Zakończył się już nabór propozycji konkursowych na logo oraz nazwę dla kompleksu obiektów sportowo-rekreacyjnych w Radomsku. Cieszył się ogromną popularnością, wpłynęły setki propozycji. Prace oceniane będą przez profesjonalne jury, którego zadaniem będzie zarekomendowanie 2-3 projektów. Te zostaną poddane głosowaniu na stronie internetowej radomsko.pl między 7 a 20 września. Ostatecznego zwycięzcę poznamy 21 września. Nagrodą główną jest nagroda pieniężna. A jaki jest stan zaawansowania robót na teraz? Budowa basenu przebiega sprawnie. Są w trakcie prace malarskie. W wysokim stopniu zaawansowania są roboty glazurnicze. Trwa montaż podwieszanych sufitów. Na ukończeniu jest instalacja wentylacyjna. Próba ciśnieniowa ciepłociągu została już przeprowadzona. Trwają prace również nad dociepleniem budynku i montażem stolarki okiennej. Pierwotnie planowano, iż termin zakończenia prac nastąpi wraz z końcem września. Wykonawca złożył jednak wniosek o wydłużenie terminu realizacji. Basen ma być gotowy z początkiem listopada. W połowie sierpnia do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku wpłynęło łącznie bez mała 2,5 tysiąca wniosków o świadczenie Dobry Start, czyli popularne 300+. W tym blisko 2200 złożono drogą elektroniczną. Nieco ponad 300 wpłynęło tradycyjnie w wersji papierowej. Do tego czasu ośrodek rozpatrzył pozytywnie blisko 1050 wniosków o świadczenie 300+ dla 1414 uczniów. Łącznie wypłacono świadczenie Dobry Start na kwotę 424 200 zł. Program Dobry Start to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymują świadczenie bez względu na dochód.
Środki wydawane są na dzieci, czyli na dzieci na wyposażenie do szkoły, czyli zeszyty, książki, jakieś dodatkowe zajęcia, opłata internetu, to co na przykład nas spotkało w okresie wiosennym, tak, żeby ten dostęp dzieci miały do lekcji, do kontaktu z nauczycielem, z wychowawcą. Należy pamiętać, iż świadczenie nie przysługuje studentom oraz dzieciom uczęszczającym do przedszkola lub realizującym roczne przygotowanie przedszkolne w tak zwanych zerówkach. Wnioski w sprawie ustalenia świadczenia z programu Dobry Start można składać do 30 listopada, zarówno w wersji elektronicznej przez stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej empatia.mrpips.pl, portal PUE ZUS oraz przez bankowość elektroniczną, jak i w wersji papierowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomsku. Jesień to dla dyrekcji i pracowników Miejskiego Domu Kultury duży znak zapytania. W placówce wszystko przygotowane jest do tego, by ruszyć z zaplanowanymi działaniami. Niestety cały czas nie wiadomo, jaka będzie wtedy skala zachorowań i jak będą działały instytucje. Ja wiele razy mówiłem i to publicznie, że szykuje nam się niezwykle kulturalna jesień w tym roku, ponieważ wszystkie imprezy, wszystkie koncerty, wszystkie spektakle, które były zaplanowane wiosną tego roku, organizatorzy przenosili na jesień z nadzieją, że właśnie we wrześniu, październiku, listopadzie będziemy mogli normalnie funkcjonować. Niestety, wszystkie spektakle, wszystkie koncerty organizatorzy odwołują. Teraz szukamy terminów grudzień, może styczeń, ale co będzie, tego nikt nie wie. 20 września pracownicy Miejskiego Domu Kultury w Radomsku zaplanowali dzień otwarty. Wtedy będzie można zapisywać się do wszystkich grup i zobaczyć, która z form zajęć odpowiadałaby dziecku. W poniedziałek, 24 sierpnia, kilkanaście minut po godzinie 13, kierowcy mogli przejechać pierwszym betonowym odcinkiem nowej jezdni autostrady A1. Oddana do użytku nitka autostrady to bez mała 5-kilometrowy fragment trasy niemalże od skrzyżowania z drogą krajową 42 w Radomsku do mostów na Warcie. Stara droga zostanie teraz rozebrana i czekają ją podobne zabiegi i prace, jakie zostały zastosowane wobec jezdni wschodniej. Będą w identycznej kolejności i sekwencji. To odcinki A, czyli węzeł Tuszyn-Piotrków i odcinek C, Kamieńsk-Radomsko, zaawansowanie jest nieco mniej, właściwie jeżeli chodzi o odcinek A, jest porównywalne. Na odcinku C jest w zasadzie kilka procent może niższe. Zdecydowana różnica dotyczy odcinka B, czyli Piotrków-Trybunalski-Kamieńsk. Przypomnijmy jednak, że autostrada to wciąż plac budowy i obowiązują ograniczenia prędkości. Niestety, wielu kierowców miało olbrzymie problemy z ich przestrzeganiem, jeszcze na starej, nierównej nawierzchni. Niechlubny rekordzista rozwinął prędkość 189 km na godzinę. Dlatego prowadzone są rozmowy z Inspekcją Transportu Drogowego o uruchomieniu odcinkowego pomiaru prędkości na przebudowywanym odcinku. Pozwoli to uspokoić jazdę kierowców po przeniesieniu ruchu na nową jezdnię i wprowadzeniu dwóch pasów ruchu w każdym kierunku. W dzisiejszym flashu to już wszystko. Zapraszam za tydzień.